Hej, siema wszystkim, tu Kamrus i kontynuujemy naszą przygodę. Fahrenheit, nasz biedny Lukas ma zamiar umrzeć. Właściwie chce się zabić. Lucas Kane, that's it. Właściwie nie chce się zabić, tylko ktoś chce go zabić. Pomocy, braciszku. Ale jest fajne, że my widzimy, że on zaraz spadnie. A księżyłek nie wie, o co chodzi. Lucas? Lucas, open the door! Lucas! On nie da rady! Gwarantuję ci, nie da rady. Bijaj się! Wjazd na chatę! A, dobra, tak. O, nieźle. Gdzie on może być? Chyba wiemy, pomożemy ci. Opa? Lucas! Oh my god! O mój Boże! Dawaj, księżulek! Ratujemy, braciszko! Nie mój, coś syna! I to nie jest takie trudne. Lucas, for God's sake! Have you lost your mind? What's come over you? Chciałbym to wiedzieć. The walls were blown away and the wind, the tempest, I... Why did you do this, Lucas? Why? Somebody tried to kill me. For heaven's sake, Lucas. There's no one else here but you and I. You were all alone when I arrived. All alone, Lucas. Nie zrozumiesz tego. What's happening to me, Marcus? I don't know what's happening. It'll be all right, Lucas. Wyślij mnie do wariatkowa. It'll be fine. I'm gonna help you. You'll see. No kiss. O, jakie słodkie. Dobra. Szybciej niż myślałem. Musieliście czekać cały dzień. O, nie oglądajcie tego! Nie oglądajcie! To nie jest dla was! To nie jest dla was! Oflagują mi film. God damn it. Dildo! Chodźmy po moje dildo. Idealne po kąpieli. Z wibracjami! O Boże, jakie pluszowe misie! O Boże, pokaż mi! O, jakie środki! O Boże, ten ma serduszko na samym brzuszku! O mój Boże, jakie te środki! O! A to jest dildo! O, z rączką! O mój Boże! A chodźmy po te wibrujące. Nah. Hello? Sure took your time. I was in the shower. What do you got? I got nothing. Dead end. Impossible to ID the page marker found in the book from the restaurant. It's got a series of numeric codes written on it, but it just looks like a lot of numbers to me. I thought you might have some ideas. Jesteś bezużyteczny! I wasn't tired anyway, and I'm sure it'll make for good bedtime reading. Okay, I'll send it now. If you get any questions, give me a ring. Lukasa. Nakładka podobna. Okay, talk to you later, Tyler. Czyli nie mamy nic konkretnego, tak? Jeśli dobrze zrozumiałem. Dobra, gdzie my dildo? No i w sumie możemy iść do Tylera, ja się tutaj nie mam nic do roboty. Dobra. Co się dzieje? Znak zapytania? Znowu powiększenie penisa? Normally, I don't like leaving Sam home alone, especially now. But this bookmark had me intrigued. Zakładka? I had a gut feeling that I was holding the key that would identify our killer. I felt like I was closing in on him, and I wasn't about to go home to sleep until I figured out what this paper meant. A co na to twoja żonka? Tak się martwiło. Zobaczmy nasze oferty na powiększenie naszych członków. Dobra, tam co mamy? Komputer. Okej. Poczta. Wirus!
Milion komputerów już są zainfekowane, zostały załączone psik, żeby zapobiec infekcji. Fajnie. Od Sam. Tyler, przepraszam, że pokłóciłem się z tobą dziś rano. Tak się boję, że coś mogło ci się stać. Kocham cię, Sam. O, jak milutko. Rozkosz. Ach ty, Tyler, ty zobaczymy. Wiem, dlaczego żonka cię tak lubi. Pogoda, nie obchodzi mnie baza danych. Brak wpisów. Fuck you. Dobra, wychodzimy. Karteczka, co my tutaj mamy? Give me that shit. Okej. Okay. Mieliśmy urwaną karteczkę na biurku. Lukas miał. Jeżeli będzie akces, że wrócimy do biura, pierwsze co robimy, to chowamy. Dobra, wstańmy. Faksem miałem mi to chyba przesłać, nie? Dobra, to tak chyba muszę podnieść. Tyler! Nie będziesz tego oglądać znowu, nie? Yep. To jest faks. Czy możemy się dostać do jej... biurka? Co to? Para, wysłałem. Chcę do jej biurka. Tutaj? Nie mogę nic zrobić. Nie mogę się przełączyć też. Co ja mogę zrobić z tym papierem? Już jej to wysłałem. Odłożyć? Okej. Okay. Damn it. Hopa. Super, musiałem odłożyć, żeby wrócić. Dobra, gdzie jest mój faks? Wyłącz tą piosenkę. Bo mi znowu będą wyłączać reklamy pod filmami. Ja chcę zarobić pieniądze, żeby mieć za co jeść. Tak, gówno z tego zarabiam. Ale już kiedyś dostałem bana na konto za prawa autorskie, bo jakaś tam muzyka z osu. Szczerze, wolę nie ryzykować nad filmikiem. Jeżeli mam opcję zanegowania możliwości, no co? No. Co to jest? Plemnik? Z nogami? Poczta. Volume. Tańsze volume count. Zamawiam dzisiaj volume w internecie sprzedaży do 60%. Dostarczałem ponad 300 rodzajów środków uspokajających 24 godziny, zależnie od miejsca mieszkania. Okej. Okay. Czy potrzebujesz środków uspokajających? Optomi. Cześć. Cześć. Cześć, Karla. Wybacz, że nie mogłem dostarczyć ostatnio żadnych wiadomości. Miałem mnóstwo pracy, jak najszybciej wpadłem do ciebie pod opowieść o moich ostatnich przygodach. Co gorąco tam i chłopak? Powiem Tylerowi. Nie pochodzą mi. Chcę wyjść! Nie obchodzą mnie wiadomości. Gdzie jest mój faks? No tu jest mój faks. Give me that fax. Hopa. The bookmark we found in the killer's book. Letters and figures. I wonder what it means. Duno? I co z tym? Co mam dalej zrobić? Tyler? Okej. Oh, man. Pora wracać do swojej żonki? Chyba tak. A, co to? Czekaj, co tu jest? Oh, man, nothing but stock quotes. How can anyone possibly decipher these things? They... Wait a minute. That's it. I gotta call Carla right away. A, czyli to jest papier, to było na tym papierku, tak? Okej. Okay. Telefon! Opa! Hello, Carla! Hello? Hello? It's a list of stock quotes, Carla. Our bookmark was printed in a bank. Cześć, Carla, jestem geniuszem, rozwiązałem sprawę. It's so obvious. Co mnie czeka w nagrodę? I opened the paper to the stock quotes page and it was right under my nose the whole time. Chciałabyś może przedłużyć sobie penisa? Mam dobre środki. I think I have an idea. I'll call you right back. Okej. Okay. Wróćmy do Carly. Who could that be at this hour? Otworzę tak. Not expecting anyone. Kto tam może być? Hello? No niech sobie czeka, idę się odlać. Czekaj sobie, mam cię w dupie. A chwila, już nie. Sorry. Dobra, no. Kto tam? I can't open the door dressed like this. Czemu? Myślę, że koleś się na pewno ucieszy. Ewentualnie sobie pójdzie. Cicho. Mogłabyś chociaż powiedzieć, że zaraz będziesz, tylko się ubierzesz, bo jesteś naga. Nie wiem, tutaj...
Tutaj raczej nie będę mieć swoich ciuchów. Nope. Wychodzimy. Fajne majtki, tak, by the way. A, yep. Załóż coś. Czemu odwracają ekran? Przecież nie zdejmuję swoich ciuchów. Bip. Ciekawe, kto to może być. Z twarzy nie spotkaliśmy tego typa. Dobra. Idę! Hopa. I was feeling kind of bored, and thought as my official friendly neighbor you'd agree to share my boredom. And this excellent bottle of French Chablis. In my capacity as your friendly neighbor, I wouldn't think of refusing your boring invitation or your excellent wine, Tommy. Ah, to jest Tommy! I imagine that even a die-hard bachelorette like yourself must have some wine glasses around here somewhere. Nie, ma to jak prawić komplementy. I think I do have some. Somewhere. Sit down, Tommy. I'll find him. Grunto zauroczyć swoją kobietę pięknymi słówkami. Nawet taka zardzewiała panna jak ty musi mieć kieliszki. Mam puszki dla kotów. Chcesz? Chyba nie. Okej, co my tutaj mamy? Nope! Wracamy do puszek. Dobra. Czemu w ogóle był obrazek szklanki kubka, kiedy to są kieliszki? Graficy w tej grze tak nie dopracowali ją. 3 na 10. Nie polecam tej gry. W ogóle wyłączcie ten let's play. Nie oglądajcie go, to nie jest warte uwagi. A toast? Zjadłem sobie tosta w sumie, jestem głodny. To love, what else? I'll drink to that. Nope. Dobra, za miłość. To jest chyba mój chłopak. Czuję się dziwnie mając chłopaka. Jakim wy cudem pijecie? Jak to działa, Tommy? Are you with anyone? O? Actually, I did meet someone 2 weeks ago. He's very real and very nice. And he works in a bank too. I think this time it could turn into something serious. I'm happy to see you got your smile back. We all have our ups and downs, right? Okay. I always thought that people in New York didn't give a damn about gayness. So tego się nie spodziewałem. How wrong I was. They still look at us as being different from so-called normal folks. Okay, spoko. Carla? Kto to Carla? Are you still single? What's a beautiful girl like you waiting for? Go find yourself a nice guy. A, to ja nie gadam. Co? Nie wiem, kiedy kto zadaje pytania. I don't know. I guess the desire is just not there. My last romantic experiences were total disasters. I'm not ready for anything. Or anyone. A kiedy będziesz, jakbyś miał 80 lat? Enough small talk. Look at what I brought. Kama sutra. Tarot cards? I'm going to read your future. You mean you know how to use those things? My grandmother was a psychic. She taught me how to read the cards when I was just a kid. She handed tak to się nazywało, stawiać tarota. Really tak to się wtedy nazywało. What the cards foretell always come to pass. Let's see if you're going to meet your true soulmate or if you're going to die as a wrinkled old maid. Okay, Mr. Gypsy. Tell me what I'm supposed to do. Daj mi coś do jedzenia. It's easy. First take the cards and mix them up. Najlepiej kamienie. Okej. Okay. O, uwaga. Powinno być przygotuj się. I możliwość klikania. Jeszcze. Dobra, już. Okej, okay, to kiedy umrę? I jak szybko? Już przeczuwam ten spadek samopoczucia. Take two cards. Ja pier... Dajcie mi chwilę. Sorry, przepraszam. Jestem z powrotem. Dobra, dwie karty, tak? Które? Czy pewnie... Znaczy, nieważne, którą kartę wybiorę, to i tak będzie ten sam efekt, jestem tego pewien. Ale okej, weźmy tą. Okej, co mamy? O!
Pójdę do nieba i będę nagi, stanę się aniołkiem. Dobra, i weźmiemy to. There's going to be a dark period. Escape. A terrible danger. Take two more cards. Okej, okay. Sam co mamy? A! 9-11? I co tutaj mamy? You're not alone. You're following someone and he is disturbing. He hides a heavy secret. Take two more cards, please. Coś w tym jest! Nasza sprawa, co? Ale bez różnicy, którą weźmiemy. Okej. Okay. Będziemy zwisać. There is a curse. Great suffering and fear. I see dark death and distress. Yes, just come to me whenever you need cheering up. Seriously, I'm sorry, Carla. This is not turning out to be as much fun as I thought. It's okay, Tommy. Let's see what horrors my destiny holds for me. Here are two more cards. W jej głosie jest coś, co wskazuje, że się faktycznie przejmuje. Okej, okay. To wygląda całkiem okej, okay. A to niżej? One child. Two destinies. A path toward life. The other path toward death. Carla, I think we'll stop there. I'm sorry, I don't know what happened. It's the first time I've ever read this sort of thing in the cards. Usually don't express anything like this. Don't apologize, Tommy. It's just a silly game. I never believed in fortune telling anyway. To lepiej uwierz. Well, I've got to get home. It's late. Muszę spierdalać, oni bubra. Hey, since when are you interested in investments? It's about one of my investigations. I thought maybe you could help me with a question I have. I was wondering, is there a way to identify a bank from a list of stock quotes that they've printed? From your facts, no. But normally the original document is printed on watermarked paper, showing a numeric ID code identifying the bank. The ID code is printed on a watermark? All right, I'll check our document to see. Thanks, Tommy. Good night. Ale nie mamy całości, mamy tylko urywek. Mua! Mamy tylko urywek, więc pewnie tam znaku wodnego nie będzie. Pewnie będziemy musieli znaleźć to, co ma Lukas. I've got to call Tyler. Hej. Gdzie jest telefon? Z karty tarota? Is my future that grim? You mentioned a child. I don't believe in this stuff, but it's always a little scary, whatever you think of it. Co, boisz się mieć dziecko? Nie martw się, stawim ci to nie grozi. A, to jest telefon. Znaczy moje deal. Tyler, ty kurwo. Yeah. Our bookmark should be watermarked with the bank's ID code. I'll check it out and call you right back. Okay. I enter. Enter the Sandman. Co mamy sprawdzić? Coś na kompie? Chyba tak, nie? Tak, nie? Nie wiem. Chyba raczej nie. Przy kompie nikt nie musi nic zrobić. Ale nie mam tutaj innej opcji. Rozejrzyjmy się na wszelki. Ale chyba nie. No. O! Woda! Mogę się napić. Poprawię sobie samopoczucie. Jej! Napijmy się z pustego kubeczka. Jej, plus 5. Powinno być kolejne plus 5. Jeja. Albo pijemy, dostajemy plus 5, nie trafiamy, minus 30. Dobra. Nie mów mi, że będziemy tylko oglądali. Znak wodny, podświetlony. A, dobra, już wiem po co to światło. Już wiem po co to światło. Już wiem po co to światło. Zagadka rozwikłana. Boom. A więc będzie podany jaki bank? Pod światło? Dawaj, 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 Tyler. Okej, okay, spoko. Yes. I think I found it. Biedny Lukas. Biedny Lukas. Tyler? I've got the code. You should have no trouble identifying which bank it corresponds. Ale to było skopiowane wiele razy ten kod. I think I'll pay a little visit to the bank tomorrow.
You want me to go? Yeah. No, I'd rather go myself if you don't mind. I'd like to see what our boy looks like. We'll meet afterwards at the station and compare notes. Znaczy, powiedziałem nie, żeby spędził swój wieczorek z żonką, bo się martwi, więc szkoda mi gościa. Ale zresztą z drugiej strony łatwiej to Lukasowi przeżycie, że tak powiem. I mamy przesradę! W kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa.